Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj ponownie gramy w Graveyard Keepera. Ostatnio się bardzo dobrze bawiliśmy, odkrywając poniekąd lore tego świata, chociaż jest ono dla nas póki co strasznie niejasne i nie mówiące właściwie nic. Tak więc jest to dosyć intrygująca sprawa, muszę powiedzieć. No ale dobra, tyle tytułem wstępu. Czym by się dzisiaj zająć? Oczywiście musimy zdobyć... Mogę cię prosić na chwilkę, przyjacielu? Chciałbym ci podziękować. Dzięki tobie mogę być dumny ze swojego syna. Czekałem tak długo na ten dzień, kiedy wreszcie zacznie potajemnie pić. Mówisz poważnie? Tak, Patson znalazł wreszcie trochę oleju w głowie, żeby zrobić coś wbrew mojej woli. Mój syn dorasta. Dobrze, że nie powiedziałeś mi o tej butelce. Co jest z tobą nie tak? Naprawdę. No ale spoko, jeżeli to ci jakby pomogło, uszczęśliwiło cię, czy cokolwiek, to baw się dobrze, naprawdę. Dobra, a tymczasem może by cię przestawić na cebulkę? A może i nie? Może zostań jak jesteś. A gdybym chciał wziąć marchewkę, czy mam tutaj dużo jeszcze marchewek? Dobra, weźmy wszystkie. To znaczy nie, no odstawmy 5 marchewek. No bo... wkładamy po 10, co jest dosyć słabe, bo... osioł zabiera po 5. Ej, no są marchewki! Jest jeszcze 60 marchewek! Czemu osioł nie chce do mnie przyjechać, co? Przecież skrzynka na kontrabandę zrobiona. Ośle. Hełm legionisty w domu rolnika. Ej, to jak on teraz jest taki wdzięczny i w ogóle. Słuchaj, sprawa będzie, bo... no potrzebuję hełmu. Twojego prawdopodobnie, to znaczy legionisty. Ale hełm. Tak więc potrzebuję tego po prostu, więc bardzo chętnie to od ciebie przyjmę. A coś mam jeszcze innego do zrobienia? Szukać wampira, tak. Znajdź wampira. Musimy zapytać Horadyka i kogoś jeszcze chyba? Astrologa? Nie, astrologa pytaliśmy chyba, przez przypadek nam się kliknęło, czy coś w tym stylu. Znajdź wampira. A, teraz musimy pogadać się z ofiarami wampira. A ty coś powiesz o tym, co się stało rano? Czekaj, co? Nie, to taka twoja standardowa kwestia. Rolnik, słuchaj. My od samego początku gry się dogadywa... Gnoju! Jak to nie teraz? Ja ci zaraz dam... Okej. To może faktycznie nie te... Okej, chyba się zbugował przez to, że się pojawił. Gra wymusiła jego pojawienie się. My od początku gry się dogadywaliśmy, kupowałem od ciebie nasiona do marchewek. Nasiona marchwi, nie do marchwi. To może zabrzmieć dziwnie, ale mógłbym poszukać czegoś w swoim domu. W moim domu? Rozum postradałeś? Pewnie chcesz mi coś ukraść. Nie, chciałem tylko pogadać o rolniczych sprawach, proszę. Gadam tylko z profesjonalnymi rolnikami. O, staję. Wyhoduj marchewkę w wielkości kłody. Wtedy cię wpuszczę. Wielkości kłody? Ups, będę potrzebował magicznej pomocy. Klotylda. Jasna sprawa. Zanieś marchewkę i co? Zanieś marchewkę i co? I poproś ją, żeby powiększyła. Poproś Klotyldę, żeby powiększyła marchewkę. Żeby, tak dla jasności. Miejmy nadzieję tylko, że zdążymy, a powinniśmy. Marchewki... Czy my wrzuciliśmy wszystko? Nie, zostawiliśmy 5 marchewek. No i mamy zresztą marchewki na polu, to też musimy zgarnąć któregoś razu. Póki co jednak weźmy jedną. Weźmy wszystkie 5. Bo jeszcze się okaże, że... A czekajcie.
A, to w sumie mogę jeszcze troszeczkę pozbierać. No to cięcie i w sumie widzimy się u Klotyldy. Zastanawia mnie ta fabuła, bo wygląda na to, że tutaj była jakaś cywilizacja poniekąd stylizowana na antyczną i wygląda na to, że po wielkim wybuchu jakby losy wszechświata się zmieniły całkowicie i coś dziwnego się po prostu stało. Co do powiększenia marchewki. Droga Klotyldo, mogłabyś mi coś powiększyć? Ha, co tydzień to samo. Pewnie, powiększę twoje coś. Nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś powiększyła moją marchewkę. To tak to się teraz nazywa? Nie, chodzi mi o powiększenie prawdziwej marchewki, żeby była wielka jak kłoda. No, to będzie nawet łatwiejsze, ale w zamian chcę ja... randkę? Ale... mam mnóstwo wad, poza tym... jest tobą. Chociaż nie złości... O, dzięki. Chodzi mi o tego uroczego inżyniera Kosmeu. Dobrze, spróbuję zorganizować ci randkę. Okej. Spodziewałem się tego żartu. Spodziewałem się, to był klasyczny żart. Raczej niskich lotów, ale... cóż, nie jestem jakimś intelektualistą wielkim, więc nawet tego typu żarciki na tym kanale jak najbardziej przechodzą. Ogólnie różne żarty przechodzą na tym kanale, chociaż mimo wszystko trzymam chociaż minimalny poziom, przynajmniej mam taką nadzieję. No ale dobra, dzisiaj już i tak nic nie ogarniemy, bo jest noc. Tak więc, co ja mogę zrobić? Mogę w sumie wziąć wodę. I to tyle, co mogę zrobić, no bo co innego? A, mogę iść przekonfigurować zombiaka, chociaż to brzmi źle. To brzmi jak coś, czego nie chciałbym robić raczej. No, ale muszę. Wosk pszczeli. Wywalić, nie wywalić. O, receptura alchemiczna. Mikstura leczenia. O, srebrny eliksir. To się akurat może przydać. Przepraszam bardzo. Co jeszcze mogę wywalić? Czy ja coś mogę wywalić? No nie bardzo. Dobra, a jeżeli chodzi o zombiaka, to zombiak powinien być tutaj. On powinien pracować na pełnych obrotach. Tak. Ty zrób jeden, a potem zajmij się do końca życia chmielem, co? W ogóle jak ci idzie? Dobrze ci idzie, widzę. Ja to kiedyś od ciebie wezmę, co? Na razie może niech tu leży. Chociaż kończy się już miejsce. A mogę na przykład stworzyć pień? Czy to potrzebowało jakichś bardziej wysublimowanych materiałów? Nie potrzebowało. No i dobrze, no i zrobimy pień. To nam troszeczkę rozwiąże problem z brakiem miejsca, przynajmniej chwilowo. Chociaż na dłuższy termin. Chwilowo, no bo wiadomo, to miejsce i tak się będzie zapychać, ale zanim się zapcha ponownie, to minie naprawdę spory czas. O, miałem, no tak, woda. To widzimy się za chwilę. Dobra, czas na unboxing wody, oczywiście. Jakkolwiek kretyńsko by to nie zabrzmiało. Odłóżmy wodę. No i teraz tak. Mamy tutaj nasze stanowisko warzelnicze. Krótko mówiąc, przydałoby się jeszcze jedno. Kufel miodzica. Czy miodzic liczy się jako piwo? W sumie wątpię. Więc raczej chyba nawet próbować nie będę zbytnio. No ale dobra, zombiakowy browar... To nie jest taka zła opcja, wiecie co? Mamy parę zalegających zombiaków i gdyby one sobie pracowały w tym czasie... 18, czyli brakuje nam 14 sztuk, 6 sztuk prostych części i 4 złożonych, dobra.
6 prostych, 4 złożone i 14 kamienia. Jasna sprawa i bardzo prosta sprawa również zarazem. 14 tego. Proste części z żelaza będę raczej miał. Nie będę miał. Złożonych też? Też nie mam. O, to ciekawe. Nieco się przeliczyłem. No dobra, 4 złożone, no to 2 partie musimy zrobić siłą rzeczy. No i oczywiście 6 prostych. No to akurat jest mniejszy problem. Tak więc, mamy wszystko? Chyba na to wygląda. Stanowisko... Oj. Coś źle mi się policzyło. Teraz nam brakuje 4. A, bo brakowało nam 8, nie 6. Okej. Okay. Drobna pomyłka, raczej nie przeszkodzi nam na dłuższą metę. Tak więc, zombiakowy browar. No i mamy to! Cudownie! Tego potrzebowaliśmy przez tyle czasu. Ohoho. Kufel piwa, złoty kufel piwa, jasne. I nasza rola będzie się ograniczała tylko do wrzucenia materiałów do skrzynek. Jak cudo... Ja mogę po prostu tak. I co, i samo się robi? Czy ja potrzebuję faktycznie jakiegoś zombiaka tutaj? No mogę dać zombiaka. W sumie nie potrzebuję, żeby leżały mi na ziemi, a... Trochę ich leży. Geralt chyba nie był jakimś dobrym zombiakiem. Dobra, nieważne. Zostawmy Geralta w spokoju. Niech sobie leży. Chociaż wydaje mi się, że Geralt na pewno by polubił taką emeryturkę. Tak, mamy 2 zombiaki, które w ogóle leżą sobie i nic tu nie robią. No to jest żałosne. Wydajność pracy 18, wydajność pracy 18 również, co ciekawe. No dobra, no to nie ma już problemu. Bierzemy tego zombiaka, ogarniamy, żeby robił to, czego od niego chcemy, czego od niego wymagamy. No tak, no bo samo się nie robi. Umieść. I Geralt, pracuj nad tym. No i baw się dobrze. A my idziemy ci skombinować jeszcze więcej wody. Jak najwięcej. Chociaż... Nie. Kosma. Pod martwym koniem. I idziemy do Kosmy. Szukamy Kosmy. Osioł! Czyś ty się zablokował? Proszę, nie. Jeżeli osioł się zablokował, to... To są dość smutne wieści dla nas. Chyba, że odblokuje się po wyłączeniu i włączeniu gry, co jest w sumie dosyć możliwe. Kosma! Co ja mogę od ciebie kupić? Nic ciekawego w sumie. Słuchaj, jest sprawa. Kosma, nie chciałbyś się wybrać na randkę z niesamowitą ślicznotką? Bardzo chętnie, nie patrz na mój wiek, wciąż jestem silny i żwawy. Jest tylko jeden mały haczyk. Ona była ślicznotką. Bardzo dawno temu. Chodzi o Klotyldę. O, przykro mi, ale nie gustuję w szalonych staruszkach. Cóż, szkoda, ale trudno się dziwić. Może jego brat Tres będzie wiedział, jak go namówić. Okej. Okay. Zdziwiłbym się, jakby on by się zgodził, tak szczerze. No dobra, a gdzie jego brat? Tak właściwie, bo... Nie jestem pewny, gdzie go mam szukać. O, w ogóle poproszę miodek. Jak za darmo, to jak najbardziej. Cyk, 3 miodki. No i szukamy Tresa. Tylko gdzie on był? Ponownie. Czy to ty? Być może w sumie? Tak. Słuchaj. Delikatna sprawa. Dobrze ci widzieć, masz już jaką... No. Teraz, jak mogę namówić Kosmę, żeby zrobił coś, czego nie chcę zrobić? Wiesz, z czego Kosma mnie nauczył? Że za dobre rady należy się dobra zapłata. Spoko. Świetnie, Kosma uwielbia lukratywne okazje. Możesz to wykorzystać. Pff.
Co za dziwna cecha. Jaką mu przedstawimy lukratywną okazję? Zobaczmy. Zobaczmy, co Kosma ma do powiedzenia. Kosma, co byś powiedział na pewną lukratywną okazję? Wolę o nich nie gadać, tylko z nich korzystać. Masz jakiś pomysł? Tak, monopol na sprzedaż wysokiej klasy magicznych mikstur. Najpierw fantastycznie, nic więcej nie mów, tylko skontaktuj mnie z dostawcą. To Klotylda, ta wiedźma z bagien. Muszę się z nią jak najszybciej zobaczyć. Umów nas na spotkanie. No i cudownie, mamy to. Tylko teraz warto by było zdążyć. Bo jak nie zdążymy, no to będzie problem lekki, krótko mówiąc. Więc lepiej jednak zdążyć, proszę. No i teraz jak mamy te warzelnie? Gorzelnie? Nieważne. Jak zombie robi nam piwo, możemy wsadzać je do skrzynki właściwie ile wlezie. Możemy też pić tego ile wlezie. Generalnie mamy do tego nieograniczony dostęp. Klotyldo, nie idź jeszcze do domu. Słuchaj, sprawa jest, załatwiłem to, rozumiesz? Kosma był zachwycony moim zaproszeniem, nieprawdaż? Tak, jest bardzo podekscytowany. Chcę wiedzieć, gdzie i kiedy się spotkacie. O, znakomicie. A gdzie twoja marchewka? Będzie wielka jak młyn. Dzięki, ale kłoda wystarczy. Trzymaj. Oj. Okej. Okej. Nie, to musi pójść na miniaturkę. Tylko szkoda, że pada. O, przestało padać, jak cudownie, jak na zawołanie. No to świetnie. Jest na miniaturkę. Niesamowite. Tak, dobrze. Mam lekki problem z wysławianiem się. Jest dosyć późno, bo... No jest późno, po prostu. To nie musi być, bo... Po prostu jest już w miarę późno. Ja dzisiaj też miałem dosyć męczący dzień. Tak więc, no nie jestem w szczytowej kondycji, no przykro mi. No dobra, ale... Namiot. Okej, czyli musimy tę marchewkę... Tak, tę marchewkę. Tylko i wtedy zdobędziemy hełm legionisty, ale my chcemy jeszcze ogarnąć właśnie ten namiot, tyle że to wolelibyśmy w dzień zrobić, zresztą w nocy też nie zrobimy sprawy z marchewką. No i chciałbym zobaczyć, jak tam nasz zombiak sobie radzi. Też musiałbym więcej wody wrzucić. Generalnie rzeczy jest teraz do zrobienia całkiem, całkiem dużo. No ale okej. To zróbmy tak. Nie, marchewka niech zostanie. Marchewka niech zostanie, a tymczasem my... nie, jeszcze jest noc. Widzimy się za chwilę. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. No, taka dosyć ważna. Otóż musimy ogarnąć mszę. Ogarniemy mszę, przeteleportujemy się do obozu uchodźców. Bo mamy wszystko, powinniśmy mieć wszystko. Nie wiem, czy opołu nam nie zabrać. Nie powinno. Dobra, w każdym razie weźmy naszą modlitwę, zróbmy mszę, przeteleportujemy się następnie do domu, weźmiemy marchewę i pójdziemy prosto do rolnika. Tylko zbierzmy naszą wiarę, no i może pieniążki, bo czemu nie? Skoro mają się zmarnować w innym wypadku, no to... Oj, jeszcze... Wypadałoby zgarnąć z magazynu trochę pieniędzy. Bo dalej nie wiem, czy one się stakują. Wydaje mi się, że mogą się stakować. Ale wolę nie ryzykować. To jednak jakieś 1,5 złotej monety. Więc to nie są małe pieniądze. Dobra, odłóżmy to. I teraz szybko. Teleportacja obóz uchodźców. Dokładnie. O, i mamy pełne szczęście. Namiot mieszkalny, cudownie. Kolejny.
Tak, kolejny. Czyli może... Kim ty jesteś, człowieku? Ja cię znam, to ty zdemolowałeś mój sklep. Tak? Uderzyłeś mojego sprzedawcę pięścią w nos. Później nazwałeś mnie wściekłym chomikiem. Wybacz, ale nie mam pojęcia o czym. Jak udało ci się uciec z miejskiego więzienia? Chyba mnie z kimś mylisz, nigdy nie byłem w mieście. Daj spokój, wszędzie rozpoznałbym tę śmieszną brodę. Już też niepewny siebie, No dobra, Teodorze. Słucham. To ja słucham, to znaczy... Zbuduj. Jasne. Czyli z rolnikiem następnego dnia. Bo teraz, no już musimy się zająć obozem. Oni wcześniej idą spać w miarę. Dobra, Teodorze. Skoro mamy już kilka wolnych miejsc, nasi przyjaciele mają szansę ucieczki przed ogniem Inkwizycji. Wysłałem list do trzech z nich. Mam nadzieję, że skorzystają z tej okazji. Ten obóz jest przynajmniej wiele przyjaźniejszy niż cela więzienna. Nie ma tu rzecz jasna luksusów, do których nawykli, ale świeże powietrze i czysta woda ze studni to też coś. No. Osiągnij liczbę osób 7. Nasze umysły są wolne, przyjaciele. Zostawiliśmy kajdany i więzienne cele za sobą. Automatyczna studnia. Mam świetny pomysł. Co powiesz na budowę studni automatycznej? Bardzo by się nam przydała, ale umiesz coś takiego zrobić? Jasne. Umiem? Czemu ja u siebie tego nie mogę zrobić, Automatyczna studnia. Sobie pomysłam wymyślili. Niewiarygodne, naprawdę. No i możemy dwóch nowych uchodźców przyjąć. Opół i proste części z żelaza. Jasne. Jasne. A... Czy ja mogę u siebie coś takiego zrobić? Ukochany dom? Proszę. Czyż to by było tak przydatne? No jasne. Czemu ja się dopiero teraz o tym dowiaduję? Faktycznie umiałem coś takiego zrobić. Wiadro czystej wody. Okej, to jest dosyć bezużyteczne. Dostałem jedną sztukę wody, tak? To pewnie tak z czasem mi się po prostu... Okej, czyli to mi się stakuje. Cudowne! Czemu ja tego wcześniej nie miałem? Przecież ja bym sobie przyszedł, wziął dużo wody i wyszedł. No cóż. No nie miałem pojęcia, że coś takiego jest dostępne w ogóle. Ile mamy miejsca w ekwipunku? No trochę mamy. Weźmy jeszcze jeden stak wody. Pójdziemy po chmiel i weźmiemy też zboże. Weźmiemy też zboże. No dobra, tak więc zboże. 50 sztuk. No bo tylko tyle zmieścimy ze sobą, chyba że coś wywalimy, ale raczej tego nie chcemy. No jak cudownie, że mamy teraz tę pompę. Czemu wcześniej tego nie miałem? Chmiel. No i poza tym chmielem tak właściwie nie potrzebujemy już nic. Będzie wszystko cacy. Weźmy cały stak. Czyli... nie mamy więcej, jasne. Czyli tyle nam musi starczyć. Okej, tak też można. No to teraz mamy w dużej mierze wszystko zautomatyzowane. Możemy się zająć głównie Stranger Scenes. Jest to naprawdę przyjemne doświadczenie. Dobra, a jeżeli chodzi o wodę? Cyk. Unboxing wody. No i tu. Oj, zapchałem skrzynki. Weźmy za to alkohol, to znaczy piwo nasze. I chmiel musimy odłożyć. Oj, tu nie ma już miejsca. Tu niech będzie.
I tutaj też możemy produkować piwo, w sumie czemu by nie. Tamto, mimo że automatycznie to działa dość powolnie. A ty, ja ci chyba zapętlę to, wiesz? Ty to po prostu w nieskończoność. Okej, czyli prześpijmy się teraz, w sumie widzimy się za chwilę. No pracuj, co ty robisz, człowieku? No, zgaduję, że już do człowieka się raczej nie zaliczasz. Jesteś tylko chodzącym truchłem. Jeju, to jest w ogóle mobbing w pracy, co się dzieje, nie? Przyszedł kapitalista i zaczął obrażać pracownika. Dobra, damy tę marchewkę. On chyba się nie spodziewał tego za bardzo. To znaczy, prawdopodobnie myślał, że... A, jak on mi przyniesie marchewkę w wielkości kłody? No, no tak, tak zrobiłem. Trzymaj, widziałeś kiedyś taką marchewkę? To ma być duża marchewka? Ha, kiedyś miałem znacznie większe, jak byłem młody. Dobra, wchodź. Tak, tak. Całkiem miło tu masz, muszę ci przyznać. Czy jest tutaj to, czego szukamy? Hełm legionisty. O! Hełm legionisty, tak? Tutaj jest jakiś strój legionisty. Prawdopodobnie legionisty. Stary, nie będę cię okradał, wiesz? Chociaż taka pieczona deńka... Nie. Nie, ja chcę tylko hełm legionisty. Nie zależy mi, żeby cokolwiek ci zabierać. Miej ten swój nawóz. Dzięki w sumie, stary. Spoko jesteś. Trzymaj się. Tymczasem gadająca czaszka. Zobaczymy kolejną część historii i odłożymy też piwo, bo się skończyło całkiem. O, to jest niefajna sprawa. A odłóżmy całe, pewnie jak przyjdziemy, to już będzie na nas czekało nowiusie, smaczniusie, piwerko. Trzymaj hełmik, chuja, udało ci się. Och, mi by się nie udało, jesteś chyba pierwszą osobą, jaką rolnik wpuścił do siebie. Być może. Okej. Okay. Przód, marsz! Lewe skrzydło, masz. Chodzę w to, chłopaki. Świetnie, Krezoldzie. A ty, choradyku? No nie wiem, Józefie, ta sprawa trochę mi śmierdzi. Lewe skrzydło, masz. Bardziej śmierdzą nocniki i kapłanów, które musimy opróżniać. Nie czujesz się zażenowany? Jesteś potężnym wojownikiem. Stoisz tylko jak posąg i odganiasz pijanych adoratorów kapłanek. Dość tego, zapomniałem już, jak się zakłada hełm. Ale taka jest wola pradawnego Boga, Józefie. W takim razie niech nasz potężny pradawny Bóg sam opróżnia nocniki kapłanów. Nie potrzebujemy go, sami damy sobie radę z jedzeniem i wodą, prawda, Luciuszu? Pewnie, i sam chce sobie wybrać kobietę. Widziałeś tę krowę, którą mi wybrał? I tak nam się nie uda. Digus nie da nam kluczy do portalu. Racja, będziesz musiał je ukraść. Mam obrabować swojego ojca, Krezoldzie. Nie możemy. Cóż, to tylko twój przyszywany ojciec, więc... Dobra, zrobimy to bez ciebie. Pff, obiecałeś łańcusze, że będziecie razem, a teraz... Ale... No dobra, Józefie, wygrałeś, wchodzę w to. Stać! Tył, marsz! Okej? Okay? Prawe skrzydło, marsz! Słucha, ten Józef to spoko koleżka. Wie, czego mu trzeba, nie to co inne gamonie. Ja za nim nie przypadam. Tak na marginesie, to znowu cię tam nie widziałem. Włosy Józefa są olśniewające. To jest Mietek. Dałoby się załatwić perukę i trochę kleju. Wolę cię łysego, co dalej? Następne na liście są pradawne wytychy. Należą do młynarza, a ci dopiero... Cóż, trochę to niespodziewane. Potrzebujemy też medaliona kapłana. A stary Dick może nam z nim pomóc. Dick? Coś jeszcze? Dobra, Krezold ma artefakt. Sztylet legionisty. Jasne. Czyli zaczynamy od
wytychów, później medalion, czyli młynarz. Młynarz, potem... Czekajcie, pod martwym koniem. Już raczej nie zdążę do młynarza w sumie. Może być ciężko z tym. No ale dobra, spróbujmy. Nie jest jeszcze to stracone. Jeszcze jest jasno... Ośle. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach się odblokujesz, bo jeżeli nie... No to będzie spory problem. Panie młynarz, potrzebujemy sprawy od ciebie. Jasne, ale ty masz już robotę. Dobra, nieważne. Jeśli czegoś chcesz, zachowaj to na następny raz. Dzisiaj jestem wściekły. Dobra, chciałem tylko pożyczyć te wytychy, które masz w ręku. Nie ma mowy, to moja jedyna poszlaka. Wyobraź sobie, że jakiś drań ukradł mi zaproszenie. To było zaproszenie do udziału w oficjalnym występie komediowym w naszym mieście. Przeszedłem 5 rund kwalifikacyjnych, dałem 6 łapówek. Kiedy odkryłeś, że ktoś ukradł zaproszenie? Właśnie wróciłem z tawerny i zauważyłem te wytychy w dziurce od klucza. Resztę znasz. Usłuchaj, odzyskaj moje zaproszenie, a wytychy będą twoje, czyli żmij. Na początek przeszukaj okolice mojego domu i młyna. Tak, domu i młyna, jasne. Może w końcu ten grób coś? Bo tak trochę śmierdzi mi ten grób. Ciasto? Ktoś chyba urządził sobie tu piknik. Dość dawno temu, wnioskując po pleśni. Ciasto. To ci dopiero niespodzianka. Lina z pętlą. O, jest list. Żegnaj okrutny świecie. Adam. Wygląda na to, że Adam nie mógł znaleźć odpowiednich gałęzi. Biedaczek. No dobra. I wiedziałem, że to będzie dobry dzień. O, 30... Nie podchodź, bo dostaniesz. Stachu? Stachu Jones? nie wiem, czy mogę ci ufać. Jesteś przyjacielem młynarza? Nie zupełnie, robię z nim interesy. Świetnie, młynarz jest moim odwiecznym wrogiem i przyszedłem, żeby poznać jego straszliwy plan. Zobacz, znalazłem tu jakiś podejrzany haczyk. Gość jest pomylony, ale ten haczyk wskazuje na dom latarnika. Młynarza zapytać o latarnika. Latarnika o No jasne, że nie umiem czytać. Czyli... Dobra, ale to na następny odcinek. Już dzisiaj... Dzisiaj nie. Dzisiaj nie ma szans. Za dużo już się dzisiaj stało. Chciałbym skończyć ten odcinek mniej więcej o czasie. Tak więc zapiszemy grę oczywiście, no bo nie zapisać to nie jest dobry pomysł, żeby gra była niezapisana. Już to ostatnio przerabiałem w odcinku 50. No ale nie mówmy o tym, udawajmy, że tego nie było jednak. Tak więc dziękuję, przepraszam, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!